11 i zapraszamy na wykład pana profesora Kazimierza Żążewskiego, fizyk o wyborach. Dzień dobry. Proszę Państwa, dosyć przypadkowo tak się złożyło, że tu jest pewna sekwencja. Poprzedni wykładowca, profesor Wiarnicki, był moim opiekunem mojej pracy doktorskiej, a po mnie wystąpi doktor Krzysztof Pawłowski, który jest moim byłym z kolei studentem. Zmieniamy temat niemalże tak bardzo, jak tylko można sobie wyobrazić. Z poziomu wszechświata schodzimy na Ziemię i ten wykład to będzie o wyborach. Tak się składa, że jesteśmy w trakcie pewnego festiwalu wyborczego w Polsce. Kilka miesięcy temu odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. 16 listopada czekają nas wybory samorządowe. W przyszłym roku w czerwcu prezydenckie i wreszcie mniej więcej za rok kolejne parlamentarne. I tak sobie myślę, że ci z Państwa, którzy trochę się tym interesują, no to będą widzieli w telewizji, czy słyszeli w radio wiele na ten temat, wiele dyskusji politycznych, ale prawdopodobnie będzie bardzo mało na temat tego, czym się są te wybory, jak się wybiera, od czego zależą różne cechy różnych ordynacji wyborczych i tak dalej. No i ten wykład ma za zadanie wypełnić tą swoją taką, wydaje mi się, wyraźną i dosyć dolegliwą lukę. Ale żeby wszystko umieścić w odpowiedniej perspektywie, no to jak się mówi o wyborach, to warto się zastanowić, jak to drzewiej bywało. Gdzieś tam kiedyś bardzo, bardzo, bardzo dawno, no to pewnie znaczenie dla jakiejś grupy, dla jakiegoś tam grupy bardzo pierwotnych ludzi miało to, czy ktoś jest bardzo silny i jakąś tam maczugą czy kijem przepędzi swoich konkurentów. Pierwszy dobrze rozpoznany system polityczny panował w różnych państwach starożytnej Grecji, ale być może dla niektórych z was będzie zaskoczeniem, że ten system to wcale nie był system wyborczy. W Atenach zamiast wyborów to najważniejsi urzędnicy byli po prostu losowani, a teoretyczne podstawy dla tego, żeby wierzyć, że losowanie jest właściwym sposobem wyboru władz, to takie teoretyczne podłoże pochodzi z bardzo głębokiej i mądrej książki polityka Arystotelesa. No i tutaj ja to przeczytam. Za cechę demokratyczną uchodzi, że się urzędy obsadza przez losowanie. Za oligarchiczną zaś, gdy się to dzieje przez wybory. Trochę to chyba wydaje się, że można się z tym zgodzić. Niemniej ta ateńska strategia losowania wysokich urzędników, no to jednak ustąpiła miejsca wyborom. Przez wiele wieków jakoś tam te dwa sposoby wyłaniania władz ze sobą walczyły. No na przykład taką niezwykle skuteczną republiką była Republika Wenecka, która przez 5 stuleci wyłaniała dożę, czyli tego zwierzchnika państwa, na podstawie niesłychanie skomplikowanej ordynacji wyborczej, 5-rundowej, ja nie będę tu szczegółów mówił, ale w każdej z tych rund pewną rolę odgrywało losowanie. Tam pojawił się element wyborów, ale losowanie też było. No dzisiaj prawie, że nie ma ważnych urzędów, na które powołuje się ludzi w wyniku losowania. W kościele koptyjskim to się tego przełożonego w ostatniej rundzie spośród 3 wyłonionych w wyborach kandydatów
losuje. Ale to jest oczywiście dosyć marginesowa sprawa. Proszę Państwa, no najprostsza, wydaje się, że najprostsze, co można robić, to wybierać prezydenta, dlatego że prezydent w każdym kraju jest jeden, no i po prostu trzeba wybrać tego, który wygra wybory. Ale można to robić na kilka różnych sposobów i od tego czasem może coś poważnego zależeć, od tego, jaki sposób przyjmie się. I ja tutaj dwa przykłady chciałbym Państwu pokazać. Przede wszystkim jest tak, że te wszystkie ordynacje prezydenckie, coś, jak powiadam, najprostszego w tej całej dziedzinie, o której chcę tu Państwu opowiadać, no można robić na dwa sposoby. Albo w systemie jednorundowym, jednej tury wyborów, no i po prostu ten, co dostaje najwięcej głosów, ten zostaje prezydentem. Albo tak jak to, co tutaj napisałem, jest tradycją kontynentalną europejską, w dwóch turach, to znaczy tak, że trzeba zdobyć ponad 50% ważnych głosów, no i jeżeli w pierwszej turze nikt, żaden kandydat tego nie uzyska, no to potem jest druga tura. No i od tego, która z tych metod jest stosowana, to czasem, rzadko, przyznaję, że rzadko, ale czasem coś naprawdę istotnego może zależeć. No i ja mam tutaj, proszę Państwa, taki przykład Chile, gdzie w swoim czasie wybierano prezydenta w pojedynczej, w jednej turze wyborów. No i w 1970 roku wybrano Salvatora Allende, radykalnego lewicowca, który już w kampanii wyborczej zapowiadał daleko idące zmiany gospodarcze, nacjonalizację banków, przemysłu i tak dalej. I na którego padło tylko 36 mniej więcej procent głosów wyborców, no ale ich to było najwięcej. I wobec tego w tych warunkach jednorundowego wybierania został on prezydentem. Oczywiście historie alternatywne mają to do siebie, że nie dają się sprawdzić, ale wydaje się bardzo prawdopodobne, że gdyby tam dwurundowy system panował, no to ci następni kandydaci, którzy ustępowali mu w liczbie głosów niewiele, jakoś zblokowali się i prawdopodobnie ktoś inny by wygrał. No i Chile oszczędziłoby sobie tego bardzo okrutnego losu, związanego z tym, że Allende natychmiast zaczął realizować te swoje dramatyczne, drastyczne reformy, że był olbrzymi opór społeczny. Ten opór społeczny był oprócz tego wspomagany zewnętrznie, jak wiadomo, CIA odegrało pewną tam rolę. No i w 1973 roku nastąpił zamach stanu Pinocheta i długie lata no bardzo, bardzo nieprzyjemnych i okrutnych rządów Pinocheta. To się na szczęście, jak Państwo wiedzą, skończyło. Chile jest państwem demokratycznym. No i lekcję swoją odrobiło, ponieważ nowe prawo wyborcze chilijskie przewiduje dwurundowy wybór prezydenta. No a teraz coś korzystnego. Portugalia miała system autorytarny aż do kwietnia 1974 roku. I wówczas nastąpiła tak zwana rewolucja goździków. Przywrócono, czy też wprowadzono nowoczesny system parlamentarny. W szczególności prezydenta wybierano w dwóch turach. Coś, co pewnie Państwu trochę przypomina sytuację z naszego kraju. Zaraz po takiej rewolucji rządy były bardzo niestabilne, było bardzo wiele partii, było wiele kryzysów rządowych. No i z tego powodu część elektoratu zatęskniła za starymi czasami. W 1986 roku Portugalia właśnie weszła do, no to się wtedy nazywało EWG, do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i były w tym samym roku, w lutym, były wybory prezydenckie. No i jeden z kandydatów wyraźnie,
znowu, co by zrobił, gdyby został wybrany, tego nie wiemy, ale wyraźnie nawiązywał do nostalgii za starymi czasami i otrzymał aż 46% głosów. Natomiast zasłużony dla tych przemian demokratycznych Mario Soares tylko 25,4% głosów. No i było wielu innych, którzy tam też po 20-15% dostali. Na szczęście była druga tura. Ci wszyscy inni, którzy w pewnym sensie sprzymierzyli się przeciwko temu niebezpieczeństwu powrotu starych czasów, zwali szeregi. No i 51,4% dostał Soares, został prezydentem Portugalii. I Portugalia w miarę gładko podążyła w stronę Unii Europejskiej i właśnie Portugalczyk Barroso kończy swoją kadencję jako przewodniczący Komisji Europejskiej. Proszę Państwa, szczególną rolę oczywiście w takim wykładzie muszą odgrywać wybory prezydenta amerykańskiego. To jest zawsze bardzo spektakularny event, jak to się teraz mówi. No a oprócz tego ten człowiek, który zostaje wybrany na prezydenta, to ciągle jest jednak najważniejszy polityk na świecie. W Stanach Zjednoczonych obowiązuje coś, co się nazywa systemem elektorskim. Jest jedna tura wyborów, ale w tym sensie nie są to wybory bezpośrednie, że w wyborach głosuje się na elektorów ze swojego stanu, zobowiązując ich do głosowania w następnej rundzie na jednego z tych dwóch dominujących kandydatów. Tych kandydatów, nawiasem mówiąc, na ogół jest kilkunastu w Stanach Zjednoczonych, ale ci reprezentujący Partię Demokratyczną i Partię Republikańską są najważniejsi. To jest obrazek ostatnich wyborów prezydenckich między Obamą a Romneyem. No i jak Państwo widzą, tutaj można coś z tego zobaczyć. Niebieskie to są stany, w których zwyciężył Obama. Jak wiadomo, on wygrał, ale jeśli by to milami kwadratowymi opisywać, to Romney, czyli reprezentant Partii Republikańskiej, no w większej liczbie stanów, czy tam o większej powierzchni zwyciężył. No ale tamte stany czerwone u góry z lewej strony są niemal puste i dlatego tych elektorów stamtąd jest niewielu. Kalifornia i Nowy Jork są bardzo ważne oczywiście. Tego typu ordynacja ma swoje niebezpieczeństwo i to niebezpieczeństwo dało sobie znać w XX wieku właściwie tylko raz. Mianowicie wtedy, kiedy George Bush Junior rywalizował z Alem Gorem. Otóż w takiej sytuacji, w której cały stan wybiera tylko jednego z kandydatów, może tak być, że sumaryczna liczba głosów oddana na jednego kandydata jest większa dla jednego, natomiast liczba elektorów wybranych wskazuje na drugiego. No i ponieważ liczba elektorów to jest ten decydujący element w ordynacji amerykańskiej, no to rzeczywiście tak było, że Gore dostał więcej głosów, a Bush został prezydentem. To było kilka uwag na temat tego, co jest najprostsze, na temat wyborów prezydenckich, a teraz troszkę na temat wyborów parlamentarnych, które oczywiście są znacznie bardziej złożone, no bo wybiera się wielu ludzi. No i może zacznę od takiej uwagi. Mamy na sali dużo młodych ludzi i to może w trzech słowach coś powiedzieć wypada o czasach sprzed 1989 roku. W PRL-u były wybory, ale to były wybory pozorne, ponieważ to nie wyborcy właściwie decydowali o tym, kto zostanie posłem, tylko ci, którzy ustalali listy wyborcze. No a to byli ci, którzy przewodzili wiodącej partii. W czasie tych lat komunizmu, od 1945 do 1989 roku, poprawiano ordynację wyborczą i niby coraz więcej było można, ale to nawet najwięcej, co było można,
nie oznaczało prawdziwego wyboru. Ja nie będę więcej o tym mówił. Natomiast powiem, że pojęcie pseudowyborów nie ogranicza się wyłącznie do krajów komunistycznych. Na Tajwanie też były bardzo zabawne, zwłaszcza, że to daleko, prawda? Zabawne pseudowybory przez długi, długi czas. Otóż w wyniku domowej wojny w Chinach, w której Mao Tse-tung wyparł poprzednie władze Chiang Kai-sheka, te władze wraz z działaczami partyjnymi partii Kuomintang schroniły się na Tajwanie. Tam Mao Tse-tung już nie dotarł. No i starając się pozyskać wsparcie opinii międzynarodowej Zachodu, Chiang Kai-shek postanowił tam zaprowadzić system, w cudzysłowie, demokratyczny. Mianowicie z ostatnich wyborów w Chinach, w których jego partia zdecydowanie zwyciężyła, przejął wszystkich tych, którzy tam zechcieli przyjechać na Tajwan, czy zdążyli przyjechać, czy udało im się przyjechać na Tajwan, a następnie podzielił parlament tajwański na dwie części. Na małą część, która została oddana wyborcom tajwańskim, i na dużą część, która miała reprezentować Chiny kontynentalne, gdzie, jak wiadomo, do tej pory nie można zrobić wyborów. No to skoro nie można było zrobić wyborów, no to ci z Chin, którzy przyjechali z Chiang Kai-shekiem, przez kilka dziesiątków lat zasiadali w tym parlamencie, pretendując do tego, że są reprezentantami kontynentu. W ten sposób Kuomintang, ta jego partia, bardzo sprawnie, zresztą jeśli chodzi o gospodarkę, to bardzo sprawnie rozwinęła Tajwan, ale bardzo długo nie dopuszczała do prawdziwej demokracji. Proszę Państwa, jak się opowiada o wyborach parlamentarnych, to nie sposób ustrzec się krótkiej wzmianki na temat rozszerzania kręgu ludzi uprawnionych do głosowania. I to rozszerzanie przebiegało w bardzo skomplikowany sposób i przez wiele etapów. Osobno w pewnym momencie rezygnowano z cenzusu statusu majątkowego i tak dalej, i tak dalej. To, co pewnie jest najważniejsze i najciekawsze, to jest sprawa dopuszczenia do głosu kobiet, co w XIX wieku wcale nie było oczywiste. Pierwszym państwem, w którym kobiety uzyskały prawo głosowania, nie było żadne państwo europejskie, tylko była Nowa Zelandia. To było pod koniec XIX wieku. Pierwszym w Europie była Finlandia w 1906. Warto powiedzieć, że Polska natychmiast po uzyskaniu odzyskaniu niepodległości przyznała pełne prawa wyborcze kobietom. Mniej więcej w tym samym czasie, w którym Amerykanki mogły głosować. Niektóre z krajów, zapewne ci, którzy tego nie wiedzieli, to będą zaskoczeni, bardzo późno przyznały kobietom prawa głosu. Francja dopiero po II wojnie, Włochy też dopiero po II wojnie światowej, a Szwajcaria dopiero w 1971 roku. No tutaj zawsze się wypisuje Liechtenstein, takie maleństwo, gdzie dopiero w 1984 roku zeszłego stulecia kobiety uzyskały prawa wyborcze. No to powiedzmy teraz coś o matematyce wyborczej. Być może Państwo wiedzą, że w takim najgrubszym podziale ordynacje wyborcze dzielimy na proporcjonalne i większościowe. W Polsce obowiązuje ordynacja proporcjonalna i wobec tego o tej najpierw coś powiem. W tej ordynacji najważniejszym parametrem jest liczba mandatów przyznawana w okręgu. Zwykle państwo podzielone jest na pewną liczbę okręgów, no i w każdym okręgu wybiera się określoną liczbę posłów i tą liczbę posłów nazwijmy sobie M duże. Prawie, że naukami ścisłymi zaczyna pachnieć. W Polsce przyznajemy mandaty na podstawie metody, takiej prostej dosyć metody rachunkowej, którą zaproponował, w Europie przynajmniej, zaproponował belgijski prawnik i matematyk Victor Dont,
profesor Uniwersytetu w Gandawie, i którą można zrozumieć na takim przykładzie, który jest dość realistyczny. Wyobraźmy sobie, że w pewnym okręgu wyborczym mamy możliwość wybrania dokładnie 10 posłów. To jest dosyć typowe dla Polski, nawiasem mówiąc, więc to nie jest taki całkiem akademicki przykład. Wyobraźmy sobie, że istotną rolę odgrywa 5 partii, które dla niepoznaki nazwaliśmy niebiescy, zieloni, żółci, czerwoni i fioletowi. Wyobraźmy sobie dalej, że procentowy wynik wyborczy tych partii był taki, jak zapisano to w pierwszym wierszu naszej tabelki. To znaczy niebiescy dostali 42% głosów, zieloni 31%, żółci 12%, czerwoni 10%. Czerwoni 10% to dosyć pasuje. Fioletowi 5. A naprawdę to tam się wpisuje dokładną liczbę wyborców, którzy właśnie na tą partię głosowali. Ale żeby były krótsze liczby, to ja tu użyłem procentów. Mało tego, wybrałem te procenty w taki sposób, żeby one dodawały się do 100. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli w ordynacji wyborczej, tak jak jest w Polsce, jest próg prawny, mam partie, które tam bardzo mało procent głosów dostały, w ogóle się nie liczą, to ich głosy zupełnie się nie liczą i tylko rozkład względny poparcia dla tych partii, które uczestniczą w podziale mandatów, występuje w takiej tabelce. No ale reszta tej tabelki jak jest skonstruowana? Ano jest w ten sposób skonstruowana, że w kolejnych jej wierszach są wyniki podziału tych prawdziwych wyników wyborczych przez kolejne liczby naturalne. W drugim wierszu dzielimy ten wynik wyborczy przez 2, w trzecim przez 3, przez 4, przez 5, przez 6, no i być może jeszcze dalej. No i dzielić umiemy, a jak nie, to mamy kalkulatory. Dostajemy tą tabelkę i co następnie robimy? No następnie znajdujemy 10, no bo m jest równe 10, 10 największych liczb w tej tabelce. I one tutaj są wyróżnione, wytłuszczone, jak Państwo widzą. Liczba mandatów przypadających tym kolejnym partiom w tym okręgu to po prostu liczba tych liczb, które zostały wytłuszczone, które znajdują się wśród tych 10 największych. I tak w naszym przykładzie niebiescy dostaną tutaj 5 mandatów, zieloni 3, żółci 1, czerwoni 1, no a fioletowi 0, mimo że dostali 5% głosów z tych, które się zaliczają. Proszę Państwa, chciałbym, żebyście dostrzegli tu pewną rzecz, o której tutaj ja jeszcze ze dwa razy wspomnę. Mianowicie, że tutaj pojawia się coś, co nazywa się progiem naturalnym. Mianowicie, jeżeli ja wiem, ile jest m, to wyznacza pewną minimalną, niezbędną liczbę głosów, żeby mieć szansę na uzyskanie posła. Być może Państwo wiedzą, że metoda Donta to nie jest jedyna, która bywa stosowana i nawet w Polsce w 2001 roku była stosowana metoda Saint-Leger. To był z kolei matematyk francuski. Ciężko było mi znaleźć jego zdjęcie, ale w końcu znalazłem wczoraj wieczorem. I to jest coś bardzo podobnego do tego Donta. Mamy tutaj te same partie i te same rozkłady procentowe, tylko teraz dzielniki, nasze dzielniki to są liczby nieparzyste. Przedtem było 1, 2, 3, 4, teraz 1, 3, 5, 7, 9 jest. No co to oznacza? To oznacza, że tutaj te dzielniki szybciej rosną niż przedtem, a jeżeli szybciej rosną, to szybciej maleją liczby w poszczególnych kolumnach. No ale jak szybciej maleją w poszczególnych kolumnach, to dopuszczają, dają trochę szansy tym trochę słabszym. Dlatego metoda Saint-Leger nieco promuje mniejsze partie. I w naszym przypadku, w odniesieniu do tych wyników hipotetycznych jakichś, na których tutaj to ja wszystko ilustruję, no to jak Państwo pamiętają, fioletowi przedtem nic nie dostawali, a niebiescy dostawali 5
mandatów. Teraz niebiescy stracili, dostają tylko 4 mandaty, no a fioletowi się załapują i dostają 1. Prawda? Wobec tego widać na tym przykładzie, na czym polega działanie tych dwóch bardzo podobnych systemów przeliczania głosów na mandaty. Dąd jest nieco bardziej łaskawy dla dużych partii, Saulugue jest nieco bardziej łaskawy dla partii małych. No więc ja już powiedziałem Państwu, że występują tutaj te progi naturalne, oprócz tego, czy nawet po pierwsze, w wielu krajach występują progi prawne, to znaczy na to, aby bronić się przed nadmiernym rozczłonkowaniem parlamentu, ustawodawca wprowadził ograniczenia na te partie polityczne. No i tak w Polsce partia powinna zdobyć w zasięgu ogólnokrajowym 5% głosów, aby kwalifikować się do tego, żeby do tych tabelek trafić. Dla koalicji to jest 8%, ale ostatnio coś się koalicje nie tworzą. Ten próg prawny w Polsce nie dotyczy komitetów wyborczych, które rejestrują się jako reprezentujące mniejszość. Mniejszość, jeżeli jest taki komitet, to nie obowiązuje go ten próg prawny i tak bierze udział w tym podziale. No i w związku z tym, jeżeli jakaś mniejszość skupiona jest na małym obszarze, w pojedynczym okręgu, no to może uzyskać miejsca w parlamencie, tak jest z mniejszością niemiecką, jak Państwo pewno wiedzą, ale tak na przykład nie jest z mniejszością ukraińską, która jest rozproszona w wyniku tej niesławnej akcji Wisła. Proszę Państwa, ale właśnie na poprzednich dwóch slajdach tłumaczyłem Państwu, że jest też coś, co się nazywa progiem naturalnym. Są dosyć skomplikowane, bardziej precyzyjne wzory określające wielkość progu naturalnego, ale z tego, co widzieli już Państwo, jest jasne, że wielkość tego progu zależy od tej liczby m, tego kluczowego parametru m. Im m większe, tym mniej trzeba zdobyć głosów, żeby się załapać na posła. No i jak m jest równe 10, to jest 5. To mniej więcej tak, jak tam było. To powiedzmy sobie coś na temat naszej ordynacji. Polska podzielona jest na 41 okręgów wyborczych. Wybieramy 460 posłów. No i okręgi wyborcze mają różne wielkości M. Najmniejszy jest częstochowski, tam się wybiera 7 posłów. W ostatnich wyborach w Warszawie wybierało się posłów 20, wcześniej 19, ale to no, 20. Ta ordynacja ma dwie, pewnie ma inne też, ale dwie wyraźne wady, które łatwo zrozumieć. No, pierwsza wada to właśnie dlatego, że różny jest próg naturalny w różnych okręgach, ponieważ M jest tak różne, między 7 a 20 jest duża różnica. Ta wada jest złagodzona przez próg prawny, ponieważ on często decyduje o tym naprawdę, które partie biorą udział w podziale. Ale jest znacznie poważniejsza wada, która wiąże się z niedawną emigracją. Mianowicie, jak być może Państwo wiedzą, wszyscy Polacy głosujący poza granicami kraju głosują w wyborach w okręgu warszawskim. No i teraz, w ciągu ostatnich 10 lat, wedle różnych szacunków, pewno około 2 milionów ludzi wyjechało z kraju, a to oznacza, że liczba ludzi uprawnionych do głosowania w okręgu warszawskim się co najmniej podwoiła. Jak widać, nie spowodowało to zwiększenia M dla Warszawy, zresztą całe szczęście, bo jakby M było 40, to byłby zupełny nonsens. A wobec tego jest wyraźnym naruszeniem konstytucji, która mówi o równości, prawda, tych głosujących. Dosyć łatwo wyobrazić sobie, jakie jest remedium. No na pierwsze to ja już, okręgi powinny być równoliczne, no to można trochę przerysować te mapki i uczynić je bardziej równolicznymi. Na przykład okręg warszawski, który jest naprawdę bardzo duży, można by podzielić na połowę, czy prawie połowę przy pomocy linii Wisły i już by się te 20
zamieniło na jakieś powiedzmy 12,8. Natomiast w przypadku tej drugiej wady, tego problemu emigrantów, no to też w zasadzie, przynajmniej dla fizyka, który tutaj do Państwa mówi, rozwiązanie wydaje się niesłychanie proste. Mianowicie wystarczy, by Polacy głosujący za granicą głosowali nie na listę warszawską, tylko na listę okręgu, z którego pochodzą, gdzie tam mieszkają, czy mają stałe zameldowanie. I sprawa by była rozwiązana. Proszę Państwa, niedawno były eurowybory. Jak wybieramy w eurowyborach? W eurowyborach cała Polska jest jednym okręgiem wyborczym. Wybieramy 51 europosłów i wobec tego podział tych mandatów pomiędzy partie następuje tak, jak moja tabelka przedtem pokazywała, tylko M jest 51, a wyniki to są wyniki ogólnokrajowe. No to jest dosyć proste. Z tego, co Państwu powiedziałem, to każdy już sobie rozumie, jak to można zrobić. Ale to nie jest koniec, dlatego że tak się składa, tak to wybrano w Polsce, że kraj jest podzielony na 13 podokręgów i w każdym podokręgu partie mają swoje listy, lokalne listy partyjne, a wobec tego pojawia się pytanie, jak już wiemy, jakaś partia fioletowych czy różowych, ile ogólnie w całym kraju zdobyła mandatów, to ciągle jeszcze nie wiemy, którzy, bo tych list jest równoległych, równoważnych aż 13, którzy z przedstawicieli tej partii mają się dostać do Europarlamentu. I do tego, aby zdecydować, którzy, stosuje się w Polsce tak zwaną metodę udziałów i największych reszt. Mógłbym to dokładniej tłumaczyć, ale powiem bardzo krótko. Jeżeli mam liczbę głosujących na daną partię i wiem, ile głosów tej partii, ile mandatów tej partii przypada, to mogę podzielić jedno przez drugie, żeby zobaczyć, ile głosów w cudzysłowie kosztuje jeden mandat. Oczywiście wychodzi liczba niecałkowita i wobec tego z tego nie mogę jeszcze ustalić, ilu tych posłów mam w danym okręgu przyznać tej partii. No to zaokrąglam to w dół do najbliższej liczby całkowitej i wybieram z tego mojego podokręgu tylu posłów, ilu się załapię. No ale nie wypełniłem swojej puli posłów danej partii. No i to, kto dostaje te nadmiarowe mandaty? Ano ci, którzy mieli największe reszty. Rozumiecie Państwo, jak się dzieli tą liczbę wyborców przez liczbę mandatów, to wychodzi jakiś ułamek, no i tą część ułamkową po przecinku, no to sprawdzamy, porównujemy, wybieramy największe i ci dostają mandaty. To ma swoje wady, których trudno uniknąć, dlatego że racjonalność tego podziału na podokręgi jest taka, że chciałoby się, aby przedstawiciele lokalni, regionalni mieli szansę dostać się do parlamentu. Z tego powodu w Polsce, w kilku innych krajach także, dzieli się, mimo że mandaty danym partiom przydziela się na poziomie ogólnokrajowym, to sam przydział mandatów jest bardziej lokalny. Z tego powodu to się robi. Ale ma to swoje też i liczne złe strony, mianowicie niesłychanie zwiększa rywalizacje i antagonizmy wewnątrzpartyjne. Prawda? Dlatego, że głównym naszym przeciwnikiem staje się kolega z tej samej partii, który w innym okręgu startuje. Proszę Państwa, oczywiście trudno być świadomym obywatelem w Polsce i nie zetknąć się z dosyć silnym, oddolnym ruchem na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych. Czyli na rzecz klasycznej, najbardziej rozpowszechnionej na świecie ordynacji większościowej. Nie jest to jedyna ordynacja większościowa, ale jest to ordynacja większościowa, która działa w Anglii, działa w Stanach Zjednoczonych, działa w największej demokracji światowej, w Indiach, ogólnie w byłych koloniach brytyjskich. Ta ordynacja ma szereg zalet, z których niektóre
na pewno Państwu się od razu kojarzą. No jeżeli wybiera się jednego posła w danym, i to oczywiście odpowiednio małym okręgu, no to ma się swojego przedstawiciela w parlamencie, pisze się do tego, tak jak Amerykanie do swojego kongresmena piszą, jak coś mu się nie podoba. Jest jakiś taki znacznie bliższy, niemal intymny związek między wyborcami a tymi posłami. Ale te ordynacje mają szereg słabszych stron i o niektórych trudno przeczytać, czytając wypowiedzi entuzjastów tej metody jednomandatowych okręgów wyborczych. Kukiz jest tu w tej chwili taką sztandarową postacią. Dobrze, proszę Państwa, jednym z takich kłopotów z tej ordynacji, kłopotów, które oczywiście przy pewnej dozie pracy i uczciwości można uniknąć, jest zjawisko, które się nazywa gerrymandering. Mianowicie, mając bardzo dobre rozeznanie socjologiczne co do preferencji wyborczych na danym terenie, jeżeli możemy sami kreślić granice okręgów wyborczych, to możemy dokonać pewnej manipulacji, która dla nas byłaby korzystna. I to na tym przykładzie można zobaczyć. Proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że mamy dwie partie, zieloną i fioletową, i na pewnym obszarze, na którym mamy przyznać cztery mandaty, czyli mamy ten obszar podzielić na cztery jednomandatowe okręgi, mniej więcej przy takim naturalnym, geometrycznym podziale, mniej więcej równe poparcie jest w każdym z tych małych kwadracików. Jeśli tak, to stawiamy wszystko, prawda, zostawiamy wyborcom. Jak się uda, to wygramy, jak się nie uda, to nie wygramy. Może cztery mandaty zdobędziemy, może zero. To wszystko zaczyna być prawdziwa gra wyborcza. Ale jeżeli możemy sami kreślić granice okręgów, no to jeżeli, proszę Państwa, jesteśmy zwolennikami tych fioletowych, no to widzą Państwo, co trzeba zrobić. Trzeba tak w skomplikowany sposób wykreślić te granice, aby zapchać jak najwięcej zwolenników partii przeciwnej do jednego z tych okręgów, bo wtedy we wszystkich trzech pozostałych nasi będą górą. I w tym przypadku, który tutaj jest naszym szkolnym przypadkiem, to można zrobić w zależności od tego, kogo popieramy. Albo tak, że prawie na pewno fioletowi dostaną trzy mandaty, a zieloni jeden. Albo na odwrót, że prawie na pewno zieloni dostaną trzy mandaty, a fioletowi tylko jeden. Ten gerrymandering to jest bardzo typowa i znana wada, czy też możliwość manipulacji w przypadku tych jednomandatowych okręgów wyborczych. I w tej chwili kreślenie granic okręgów wyborczych, a te są od czasu do czasu zmieniane, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych, to jest procedura, która podlega bardzo, bardzo wnikliwej, że się tak wyrażę, obserwacji głównych partii, a także opinii publicznej. Sama nazwa pochodzi od nazwiska gubernatora stanu Massachusetts, Elbridge'a Garego, oraz od salamandry, dlatego że on tam te okręgi wyborcze tak wykreślił, że wyglądały jak salamandry. Proszę Państwa, tu jest coś, co jest niesłychanie pouczające. Mianowicie to jest parlamentarna historia Zjednoczonego Królestwa. Wyniki, tak naprawdę wyniki wyborcze w Wielkiej Brytanii i Irlandii od roku 1830 do ostatnich wyborów, które były chyba w 2010 roku. Różnymi kolorami zaznaczony jest procentowy udział posłów danej partii. No i co pokazuje ten wykres? Ten wykres przypomina o czymś, co francuski socjolog Duverger wysunął jako pewną prawidłowość, mianowicie stwierdzenie, że w przypadku jednomandatowych okręgów wyborczych prędzej czy później na ogół dominują dwie partie, a wszystkie pozostałe zostają usunięte w cień. I tak właściwie przez cały wiek XIX scena brytyjska była podzielona pomiędzy tych fioletowych konserwatystów i tych żółtawych liberałów.
zmieniali się ci prezydenci, prawda, to poparcie fluktuowało, raz jedni byli górą, raz drudzy górą, by wreszcie po roku 1900 przybierający na sile, a także na zasobności brytyjski ruch związkowy nie wymyślił, aby przejść w tej walce o prawa robotnicze z demonstracji i strajków na działalność parlamentarną, no i powołać swoją reprezentację polityczną w postaci Partii Pracy, Labour Party. To są ci czerwoni. Zobaczcie Państwo, jak błyskawicznie oni zdobyli popularność. Zepchnęli na margines partię liberalną i od tego czasu, no właściwie z dwoma małymi wyjątkami, całkowicie dominowali brytyjską politykę wraz oczywiście z konserwatystami, tymi fioletowymi. Tu są dwa wyjątki. Jeden to był w połowie lat 80. zarządów Margaret Thatcher, niemalże zupełnie nieodpowiedzialna polityka związków zawodowych, strajki górnicze, działalność takiego komunisty Artura Skargila, którego laburzyści popierali, niemalże zdegradowała Partię Pracy do roli mniejszego uczestnika gry politycznej, ale nie. No i ostatnio, jak Państwo wiedzą, prawdopodobnie w tej chwili Cameron po raz pierwszy od wielu, wielu dziesiątków lat nie był w stanie stworzyć jednopartyjnego rządu. No i rządzi wraz z tymi żółtymi liberałami. Warto tutaj zwrócić jeszcze uwagę na ten szary taki kawałek pomiędzy liberałami a konserwatystami. To są głównie reprezentacje partii regionalnych, szkockiej, walijskiej i północnoirlandzkiej. No i to oczywiście widać, jak jest, że w ostatnich latach w sumie ta reprezentacja nieco wzrosła. No wszyscy jesteśmy pod wrażeniem referendum Szkocji, to nie przypadkiem teraz właśnie dopiero to się odbyło, no bo wydaje się, że tamte siła polityczna tych regionów nieco wzrasta w Wielkiej Brytanii. Proszę Państwa, no to teraz wracamy do naszych progów naturalnych. Proszę zobaczyć, że gdybyśmy manipulowali wielkościami okręgów wyborczych i zmniejszyli je do M, do 5, to ta sama nasza tabelka, którą przedtem użyłem, z tą samą metodą Donta, przyznałaby teraz mandaty jedynie dwóm największym partiom, w stosunku 3-2, prawda? Już nawet 12% żółtych nie dałoby żadnego mandatu. A zatem to jest rzeczywiście jawne, bardzo mocne działanie tego progu naturalnego, o których to progach naturalnych pewno większość z Państwa do tej pory nigdy nie słyszała. Próbuję się niekiedy, i niekiedy nawet z sukcesem, połączyć wodę z ogniem i konstruować ordynację mieszane. I taka bardzo skuteczna ordynacja obowiązuje w Niemczech, obowiązuje od czasów wojny, od pierwszych wyborów powojennych. Tam na Bundestag składają się posłowie wybrani w dwóch różnych, jak gdyby, głosowaniach. Połowa posłów Bundestagu wybierana jest wedle tej metody jednomandatowych okręgów wyborczych, czyli dokładnie tak jak w Anglii czy Stanach Zjednoczonych, ale to tylko połowa, ponieważ druga połowa wybierana jest na podstawie list głosowania na listy partyjne, na partie po prostu. I teraz w każdym z krajów związkowych na podstawie tego wyniku partyjnego, stosując tą metodę Saint-Leger, nie Donta, wyznacza się, ilu posłów tej partii powinno zasiadać w Bundestagu. Następnie odejmuje się od tego liczbę tych, którzy wygrali w okręgach jednomandatowych, no i pozostałych dobiera się z partyjnej listy. Niektórzy z Was pewno wiedzą, a inni może zauważyli, że jak się tak robi, to może się zdarzyć, że tych jednomandatowych okręgów, z tych jednomandatowych okręgów
dana partia uzyskała już więcej mandatów niż wynika z tego podziału partyjnego. Oczywiście nie odbiera im się wtedy nic, ale to oznacza, że Bundestag nie ma określonej liczby posłów, ma tylko określoną minimalną liczbę posłów i we wszystkich wyborach powojennych zawsze byli tacy nadliczbowi, wynikający z tego, że, no, że w jednomandatowych okręgach największe partie typowo zdobywają więcej niż ich przydział mandatów. Trzeba jednak podkreślić, że jest to niesłychanie bodaj najbardziej w Europie proporcjonalna ordynacja wyborcza. Ona ma oczywiście progi prawne i to i dzięki temu bardzo małe partie tam nie wchodzą do parlamentu, ale poza tym, to jeśli chodzi o samą kompozycję parlamentu, to ona bardzo dobrze odzwierciedla rozkład poparcia wyborców. Proszę Państwa, słowo czy dwa na temat frekwencji. No jak się patrzy na takie jakieś mapki frekwencji w różnych krajach, no to widać dwie rzeczy. Jedna rzecz jest taka, że jak kraj jest biedniejszy, to z reguły mniej ludzi głosuje. I to jest dosyć naturalne. Czy też może łatwo zrozumiałe. Chociaż smutne, naturalnie. Jak prawie wszyscy uważają, że dobrze by było, żeby dużo ludzi głosowało, żeby mieli poczucie uczestnictwa w życiu politycznym. No i w niektórych krajach to się po prostu mechanicznie wymusza przez przymus głosowania. W niektórych krajach nawet przymus głosowania, który jest obarczony mandatami. Płaci się karę, jak się nie głosuje. Są takie kraje, które wymyśliły bardzo fajne, bardzo skomplikowane, ale angażujące ordynację wyborcze. My z kolegami, z którymi napisaliśmy książkę, o której za chwilę dwa słowa powiem, szczególnie wyróżniliśmy ordynację wyborczą, która obowiązuje w Irlandii oraz na Malcie. Ta ordynacja, bez wchodzenia w szczegóły, wymaga od wyborcy uszeregowania kandydatów od muszej do ciężkiej, od tego, którego się lubi, do tego, którego się nie lubi. No można takich całkiem nielubionych w ogóle tam nie wpisać. Bardzo to pomaga utrzymać relacje międzypartyjne, ponieważ jak się okazuje w Irlandii dosyć często sporo wyborców na pierwszym miejscu umieszcza swojego faworyta z jakiejś partii, a na drugim też dosyć lubianego polityka z innej partii. Niewątpliwie nam by się coś takiego przydało. Jest jeszcze jedna uwaga, która dotyczy tych jednomandatowych okręgów wyborczych. Otóż tam, gdzie one obowiązują, z tego powodu tego prawa Duverger'a, z tego powodu nadreprezentacji dwóch dominujących partii, frekwencja wyborcza jest niższa. W Wielkiej Brytanii ona około jest 60%. W Stanach Zjednoczonych 60% jest tylko, około 60% jest tylko w tych wyborach, w których z parlamentarnymi wyborami jednocześnie wybiera się prezydenta. Jak Państwo wiedzą, co cztery lata między wyborami prezydenckimi, w szczególności w listopadzie w tym roku, Amerykanie wybierają kongres oraz 1/3 senatu i w tych wyborach, w których nie ma tego jednak przykuwającego uwagę wyścigu o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych, głosuje tylko około 40% ludzi. No dlaczego? Dlatego, że są dwie dominujące partie, jak się ani jedna, ani drugiej nie lubi, to nie ma na kogo głosować. I to jest jedna z największych bolączek tych jednomandatowych okręgów. Proszę Państwa, no dlaczego jednak większościowe ordynacje dosyć często jednak są stosowane? Moim zdaniem dlatego, że one prowadzą do stabilnych rządów. Wyobraźmy sobie, że w jakimś kraju no, trzeba powołać rząd złożony z N przedstawicieli N partii. No to można się zastanowić i szybko na to odpowiedzieć, ile różnych sporów może wybuchnąć między N partiami. No, międzypartyjnych sporów to może być tyle, ile jest spotkań piłkarskich, jak grają każdy z każdym, prawda? Czyli to jest, pewnie wszyscy pamiętają, to jest N razy N, nie 1 przez 2. Ale w przeciwieństwie do tej piłki nożnej, to jeszcze wewnątrz partii mogą być spory. W Platformie na przykład są znane spory. Czyli każda partia jeszcze może
sama się ze sobą zamieszać. To jest liczba n. Jak te dwie rzeczy się doda, to się dostaje n razy n plus 1 przez 2. I to jest liczba potencjalnych sporów, które mogą wybuchnąć, jeżeli w danym rządzie reprezentowanych jest n partii. No to co to oznacza? To oznacza, że jeżeli przy jednej partii, wyobrażamy sobie, że dobrze, jest jeden spór, to przy dwóch partiach już jest trzy razy więcej tych sporów, a przy trzech partiach rządu już jest sześć razy więcej. Także jest oczywiste, że stabilność rządu w sposób dramatyczny, fizyk patrząc na ten cud powie, kwadratowy z liczbą partii, zależy od liczby partii uczestniczących w koalicji. Oczywiście różne spory mogą prowadzić do różnego typu kryzysów. To niekoniecznie muszą być zaraz jakieś tam przedterminowe wybory. Może to być, no nie wiem, może to być usunięcie, zamiana jednego czy dwóch ministrów. Różne takie rzeczy można sobie wyobrazić. Więc podsumowując tą część, a już zbliżam się do końca, mamy w przypadku wyborów parlamentarnych dwie grupy ordynacji, ordynacje proporcjonalne i większościowe. Proporcjonalne oczywiście charakteryzuje duża reprezentatywność parlamentu. On dosyć dobrze oddaje to, co sobie ludzie myślą. Zwykle są tam rządy koalicyjne, złożone z więcej niż dwóch, czasem trzech, czasem więcej partii. Tak na przykład jest w Holandii, tak jest w Izraelu, gdzie niesłychana proporcjonalność jest i praktycznie nie ma progów prawnych. Cały kraj jest jednym okręgiem, M jest bardzo duże. No i to oczywiście prowadzi do niestabilności rządów. Z drugiej strony większościowe mają stabilne rządy. Zwykle w większościowych ordynacjach są dwie wyraźnie dominujące partie, no ale niewątpliwie jest tłumienie poglądów mniejszościowych. To, co chciałbym, żeby Państwo wynieśli z tego wykładu, to fakt, że manipulując tą liczbą M, można, pozostając w obrębie ordynacji proporcjonalnych, można się poważnie zbliżyć do tych większościowych. Dobrze by było, żeby ci zwolennicy jednomandatowych o tym wiedzieli, oni z reguły nie wiedzą, a co gorsze, nie chcą wiedzieć. Mianowicie, jak Państwo zapewne wiedzą, polska konstytucja przewiduje, że do Sejmu muszą być wybory proporcjonalne, no ale do tej większościowej ordynacji można by się zbliżyć po prostu zmniejszając. Proszę Państwa, no to jak jest tak dużo ordynacji wyborczych, no to pytanie jest, która jest najlepsza. Takie pytanie oczywiście różni ludzie sobie zadawali, ale dopiero amerykański ekonomista i matematyk Kenneth Arrow zadał to pytanie i sensownie na nie odpowiedział. Otóż on zauważył, udowodnił twierdzenie, matematyczne twierdzenie, że nie istnieje ordynacja wyborcza spełniająca kilka pożądanych logicznych prawidłowości. Takich własności, których on, a pewno i większość z nas oczekiwałaby od ordynacji wyborczej. Ja tu nawet sobie napisałem w taki ludzki i niematematyczny sposób założenia twierdzenia Arrow. Mianowicie on powiada tak, to dotyczy właściwie wyborów nie jednego człowieka, ale kolejności. Jeśli wszyscy wyborcy wyżej stawiają kandydata X niż Y, to w końcowych wynikach X powinien wylądować wyżej niż Y. No sensowne. Nie ma dyktatora, to znaczy takiego, którego preferencje wyborcze byłyby tożsame z końcowym wynikiem. No jeszcze bardziej sensowne. I wreszcie, coś co być może ktoś może kwestionować. Gdyby po głosowaniu jacyś kandydaci się wycofali, a do pozostających w konkursie zastosowano tą samą ordynację, to kolejność pozostających nie powinna się zmienić. Okazuje się, że nie ma ordynacji wyborczej, która to spełnia. No i to się, nie ma takiej ordynacji i to się zwykle popularyzuje jako twierdzenie, że matematycy wykazali, że nie ma najlepszej ordynacji. Można się spierać i można do różnych warunków przymierzać się z różnymi ordynacjami. To twierdzenie wywołało oczywiście lawinę następnych. Wielu ludzi, matematyków, uogólniało je, przy innych założeniach dowodziło, ale one wszystkie w zasadzie należą do tej klasy, którą fizycy nazywają no-go theorems, to znaczy twierdzenie o niemożliwości. No, przesuwamy się. Proszę Państwa, i wreszcie ostatnia część, oszustwa wyborcze. To niewątpliwie jest poważny problem, i to nie tylko w krajach z naszego regionu.
Już wspominałem o tym referendum w Szkocji. Tam też część prasy wykryła jakieś tam oszustwa czy próby oszustw w kilku punktach wyborczych. Tak się dzieje w wielu krajach. W Polsce także wielokrotnie stwierdzano takie lokalne oszustwa. To oczywiście jest naganne i to podważa zaufanie do systemu wyborczego, ale sentencja wyroków sądowych, które rozstrzygają te sprawy, jest także niepodważalna. Na podstawie tego, cośmy tu rozpatrywali, nie można kwestionować globalnych rezultatów. To też na ogół, powiedziałbym z reguły, niemal zawsze jest prawda. No i proszę Państwa, trzeba dopiero ludzi z nieco bardziej fizyczno, matematyczno, biologiczno, geograficzno podejściem, a nie socjologów, czy tam zwłaszcza politologów, żeby spostrzec w niektórych przypadkach i w przypadkach niektórych wyborów szeroko zakrojone oszustwo. Ja tu mam dwa przykłady. Jeden dotyczy ostatnich wyborów do Dumy Państwowej w Rosji. I to jest wykres, który został sporządzony bardzo w kilka dni dosłownie po tych wyborach przez dwóch fizyków rosyjskich, jeden pracujący w Wiedniu, drugi w Amsterdamie. Co jest na tym wykresie? Otóż na osi poziomej jest poparcie procentowe dla danej partii politycznej, prawda, od zera, jak nikt nie skreślił takiej partii, do 100%, że wszyscy byli za tą partią, a na osi pionowej jest liczba punktów do głosowania, tych punktów, których jest ponad 80 tysięcy w Rosji, punktów do głosowania, w których ta partia, o której mówimy, uzyskała właśnie takie poparcie procentowe. Proszę Państwa, ta krzywa tutaj, ta, to jest krzywa dla partii Putina Jedna Rosja. No i dla człowieka doświadczonego w wykresach, ta krzywa wyraźnie zawiera informacje o oszustwie. Mianowicie proszę zauważyć, że są lokalne maksyma na tym wykresie przy wszystkich wielokrotnościach 5%. No nie ma po prostu takiego zwierzęcia, nie ma takiej możliwości, żeby szczególnie dużo okręgów chciało dać, znaczy nie okręgów, punktów wyborczych, chciało dać tam 80% tej partii, a znacznie mniej 79 i 81. Wyraźnie widać tu rękę jakiegoś zamysłu, prawda? To zostało wykonane na rozkaz. Tu jest jeszcze jedna rzecz, która świadczy o oszustwie. Mianowicie takie prawa wielkich liczb, które my znamy, to wskazują, że ten właściwy wykres takiego poparcia powinien mieć mniej więcej charakter krzywej Gaussa. Powinien być niemal symetryczny i powinien być jakoś tam skupiony wokół wartości średniej. Proszę zauważyć, że ta jedna Rosja ma bardzo dziwny rozkład, bo co prawda od strony małego poparcia to jest tak coś, co wygląda sensownie, ale tutaj jest to kompletnie rozciągnięte aż do 100% i mało tego, przy 100% ma jeszcze lokalne maksimum. To jest zupełnie absurd. Ale proszę zobaczyć, łatwo też zobaczyć, dostrzec na tym wykresie, skąd się wzięły te głosy. Proszę zauważyć, że następne partie, a to są komuniści Żuganowa, Jawlińskiego, Jabłoko i tam pewno Żyrynowskiego, ta jego partia, to są te następne krzywe, one wszystkie mają maksimum w zerze. Takich rzeczy też nie ma. Jest prawdą, że oczywiście te partie uzyskały mniejsze poparcie i wobec tego ich maksima powinny leżeć na lewo od maksimum dla jednej Rosji, ale nie powinny mieć dodatkowego maksima przy zerze. Można powiedzieć, patrząc na to, że ja wiem, ile, proszę Państwa, głosów zostało stamtąd wyciętych i tutaj przylutowanych. Nie przypadkiem fizycy to narysowali. Wall Street Journal spopularyzował ten wykres i tym wykresem na wielkiej planszy posługiwali się demonstranci w Moskwie, którzy przez jakiś czas dosyć
tłumnie demonstrowali przeciwko oszustwom wyborów do Dumy Państwowej. Chcę powiedzieć całym naciskiem, ja zaraz przejdę do Polski, chcę powiedzieć całym naciskiem, że podobną analizę w odniesieniu do niedawnych wyborów parlamentarnych w Polsce także zrobiono i tam nie ma takich anomalii. Ale w wyborach samorządowych do sejmików wojewódzkich profesor Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Rozwoju Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk w wynikach tych wyborów z roku 2010 wyraźną anomalię on odkrył. To, co Państwo widzą, to jest Polska podzielona na powiaty, to są te małe placuszki, oraz województwa, no to są te ciemniejsze linie zaznaczające granice województw, a kolor placuszka odpowiadanego danemu powiatowi wskazuje, jaki procent kart wyborczych okazał się tam nieważny z powodu postawienia dwóch krzyżyków przy dwóch różnych listach partyjnych. No i widzimy tutaj rzecz mnie ciągle jeszcze porażającą. Mianowicie województwo mazowieckie jest całe, z wyjątkiem Warszawy i najbliższych okolic, całe ciemnoczerwone. Co to znaczy? To znaczy, że do 27% sięgała liczba nieważnych głosów z powodu dostawienia tego drugiego krzyżyka. Bardzo smutne refleksje budzi ten obrazek. Ten obrazek był znany, profesor Śleszyński opublikował go wkrótce, nie pamiętam, ale w parę miesięcy po wyborach. Media się tym praktycznie nie zainteresowały. Nie zainteresowały się tym praktycznie partie polityczne. I to zostało w zasadzie jako taka wiedza dosyć powszechna w pewnych kręgach, a zupełnie nie sprowokowała poprawnych, właściwych, prawnych kroków wobec czegoś, co się stało na Mazowszu w 2010 roku. Więcej, profesor Śleszyński był tak zdziwiony tymi wynikami, że zażądał od Państwowej Komisji Wyborczej wyników podobnych wyborów z roku 2006 i okazało się, że także na tej mapce województwo mazowieckie niechlubnie się wyróżnia. W tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego frekwencja była mała, ledwie przekraczała 20%. Było nieco ponad 3% głosów nieważnych, było ich 234 czy 8 tysięcy. W poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego było tylko nieco ponad 100 tysięcy głosów nieważnych. To znaczy, że od tamtego czasu przybyło, i to zupełnie mozaikowo, można rysować te mapki i tam nie widać specjalnej regularności, przybyło ponad 100 tysięcy nieważnych głosów. Jak Państwo być może wiedzą, różnica poparcia między dwiema głównymi partiami wynosiła tylko 24 tysiące głosów. No i jest oczywiste, że można zastanawiać się, te dodatkowe 100 tysięcy nieważnych głosów, czy to było gapiostwo, rosnące gapiostwo polskich wyborców, czy też było to coś innego. Niektórzy mówią, że z tym dosyć łatwo walczyć. No wystarczyłoby zakazać tym, którzy mają jakąkolwiek styczność z tymi kartami wyborczymi, posiadania długopisów. Ale do tego trzeba by oczywiście nacisku mediów, nacisku opinii publicznej, którego niestety zabrakło. Proszę Państwa, to wszystko, co Wam mówiłem i jeszcze dużo więcej, można znaleźć w książce, którą napisaliśmy wraz z kolegą fizykiem Karolem Żyćkowskim i kolegą matematykiem Wojtkiem Słomczyńskim, co wydały wydawnictwa sejmowe w tym roku. No i w tej książce jest oczywiście to wszystko, ale jest jeszcze dużo, 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 dużo więcej. W tej książce jest dużo różnych żartów, anegdot i tak dalej. Na samym końcu cytujemy coś, co bardzo lubimy, mianowicie lubimy wszyscy ci autorzy, a być może część z Państwa także, lubimy taki kultowy film Race. Otóż na tym filmie, no to grupa ludzi udaje się w rejs statkiem po Wiśle i na zebraniu ma wyłonić komitet rejsu taki, prawda, zarządzający. I toczy się niesłychanie zabawna dyskusja na temat tego, jak to robić. I są różne propozycje.
I w pewnym momencie siedzący w rogu logik, profesor Suszko, pyta: no dobrze, ale jaką metodą wybierzemy metodę głosowania? I na tym chciałbym skończyć, a jeżeli ktoś z Państwa zainteresuje się książką, to więcej na jej temat można znaleźć na tej stronie internetowej. Dziękuję. Dziękujemy bardzo i jeżeli ktoś z Państwa chce się zapytać o coś, to jest teraz dobry moment. Tego nie wiem, jestem fizykiem. Nie wiem, nie sądzę, żeby one były potrzebne, bo są te metody przy pomocy długopisu. Wydaje się, że takie jakieś... Może ja uwagę zrobię na temat komputerów, dobrze? Czy jako obywatele mamy jakąś możliwość sprawdzić, jak to było naprawdę, bo taki temat został wywołany, prawda, że tutaj w ramach tam przetargu, wszędzie przetargi muszą być wybrane jakąś tam firmę. A ta firma nie wiadomo, gdzie trzyma te dane. Tak, jak tam te nasze ABW i te inne tam sprawdzały, te służby specjalne, to już jest oddzielny temat. A ta firma, prawda, może być jakąś firmą taką fasadową, a za nią kryją się jakieś tam mniejsze firmy, które zleca, to... Proszę pana, może tak być, ale z tego, co mówiłem, widać, że bardzo prymitywne do tej pory w Polsce były używane metody fałszowania wyborów i one były lokalne. Nie ma powodu, nie ma danych, które wskazywałyby, że pomiędzy wynikami w punktach wyborczych, a ogłaszanymi jest jakieś przekłamanie. Przekłamanie jest, i to niestety lokalnie, ale jednak na sporą skalę, w obrębie komitetu wyborczego, w obrębie tych kilku osób, które siedzą i dostają te kartki. Nie potrzeba do tego serwerów. Takie jest moje zdanie. A wiem, że oczywiście opinia publiczna bardziej zapala się serwerami niż długopisami. Ale na temat komputerów to ja może jakąś uwagę zrobię. Otóż, proszę Państwa, niewątpliwie komputery wchodzą coraz mocniej w metody głosowania i tak dalej. Indie są wielkim krajem, olbrzymim, jak powiedziałem, największą demokracją i od 2004 roku tylko i wyłącznie przy pomocy jednego i tego samego systemu we wszystkich wyborach w Indiach głosuje się na komputerach, ale nie swoich własnych, tylko trzeba przyjść do okręgu wyborczego. Podobna inicjatywa w Holandii nie przeszła, dlatego że opinia publiczna właśnie nie wierzyła, może nie ruskim serwerom, ale w ogóle tym informatykom, którzy będą mieli okazję nad tym pracować, i Holendrzy powrócili do kartek. Najbardziej skomputeryzowana metoda wybierania panuje w Estonii, ponieważ w Estonii każdy ma to, czego myśmy się ciągle nie doczekali, to znaczy dowód osobisty z chipem, który identyfikuje, i wystarczy sobie do swojego komputera osobistego czy laptopa dokupić malutki czytnik, przy pomocy którego uzyskuje się naprawdę 100% wiarygodności podpis elektroniczny, wkładając tam po prostu to swoje ID. I to działa bardzo dobrze, ale mniej więcej rok temu jakaś instytucja amerykańska robiła coś w rodzaju stres testu systemów wyborczych w różnych krajach i natychmiast stwierdziła, że to jest tak, że system w Estonii opiera się w takim dużym zakresie na przekazywaniu licznych danych, tak naprawdę, nawet jeżeli one są zakodowane, to jednak otwartymi i dostępnymi kanałami informatycznymi, że nie jest to zaproszenie może do oszustwa przez kogoś z zewnątrz, ale jest to niemalże zaproszenie do uniemożliwienia przeprowadzenia wyborów przez zakłócenia, przez po prostu na przykład zniszczenie znacznej części wyników. Nie wiem, jak Estonia sobie z tym poradzi, ponieważ łatwo obserwując, prawda, to, co się dzieje w Europie, łatwo przewidzieć, że w tej chwili zwiększa się zapewne zagrożenie takim cyberatakiem, w szczególności systemu wyborczego w Estonii. Także użycie komputeru z jednej strony nam, fachowcom, się narzuca, przecież oczywiście to wszystko świetnie działa, ale to ma swoje także i złe strony. Czy też zwiększa jakieś niebezpieczeństwo.
Ta sprawa z warszawskim województwem jest rzeczywiście dość nieznana, a powinna być, tym bardziej, że jest aktualna, powinna być nagłośniona teraz. Dziwne wydaje się to, że sposób zorganizowania czegoś takiego, bo dlaczego akurat w województwie warszawskim, znaczy po prostu mazowieckim, musiałaby być rzeczywiście specyficzna grupa ludzi, którzy są wtypowani do komisji wyborczej, bo tu jest problem, kogo bierzemy do komisji wyborczej, czyli znowu ten problem, tak? Jaką metodą wybierzemy członków komisji. Ale jeśli chodzi o uniknięcie na przykład tego, można by pomyśleć, oczywiście nie elektronicznie, bo to budzi kontrowersje, ale na przykład jeżeli byśmy nie kreślili długopisem, ale załóżmy tak, jak to robią kontrolerzy, czy też konduktorzy w pociągach dawniej. Po prostu dziurkowało się, prawda? To wystarczy mieć dziurkę, jak się zlicza, i drugą dziurkę. No tak, tak, tylko że, no więc właśnie chodzi o to, że jednak ten dziurkacz powinien, teoretycznie powinien być jeden. I jeżeli by ktoś z członków komisji, prawda, taki dziurkacz, odróżnia się. W każdym razie na pewno utrudniłoby to. Jest na pewno kilka metod za uniknięcia tego, ale trzeba by mieć tak zwaną wolę polityczną, żeby to przeprowadzić. Natomiast jeszcze jedna rzecz metodologiczna. Otóż w niektórych krajach, co ciekawsze właśnie akurat w Rosji na przykład, ale i w Belgii, jest jeszcze bardzo ważny i moim zdaniem bardzo istotny element umożliwiający rzeczywistą demokrację wyborów. Mianowicie jest tam karta wyborcza, zawiera jeszcze dodatkowe pole, musi postawić jeden krzyżyk, jak wszyscy wiedzą, prawda? Więc tam jest pole, w którym stawia się krzyżyk, nie chce żadnego z tych podanych na liście. I pytanie, w Polsce, dlaczego, prawda, powinniśmy się, myślę, domagać w Polsce właśnie przy okazji wyborów, panowie posłowie, chcemy, żebyście wprowadzili taki krzyżyk. Oczywiście opór będzie na pewno, dlatego że wiecie Państwo, że podejrzewam, że coraz więcej będzie ludzi, którzy właśnie ten krzyżyk skreślą. Ale uważam, że to też należałoby nagłośnić sprawę, bo mówię, w niektórych krajach funkcjonuje taka możliwość. W Polsce nie ma możliwości, możemy tylko tylko zasygnalizować swój sprzeciw wobec wszystkich, ale będąc aktywnym, prawda? Bo na ogół propaganda mówi o tym, że słaba frekwencja wyborcza. Wydaje mi się, że ale pana pytanie już jest zrozumiałe. Tak. Przejdźmy do odpowiedzi. No więc przede wszystkim to ja się zgadzam, że fajnie jest mieć taką opcję i ta opcja w kilku krajach rzeczywiście jest na kartach wyborczych. Mogę powiedzieć, że z reguły politycy są niesłychanie jej przeciwni, ponieważ właśnie boją się tego, że dużo ludzi tak ten akurat krzyżyk zakreśli. Widział, kiedy już wspomniałem, była taka wielka ogólnokrajowa akcja, żeby to wprowadzić i politycy przegłosowali, że nie będą mieli tego. Ale w niektórych krajach rzeczywiście to jest. No w Rosji to ani to dziębi, ani parzy Putina. Wyniki są właściwie planowane. Ale ja się zgadzam, że to byłoby bardzo... Po liczbie takich tych krzyżyków można by ocenić, jak wielkie jest niezadowolenie całą klasą polityczną. Ale na wpływ wyborów to nie będzie... Na wyniki wyborów to nie wpływa, ani na uczciwość. Ewentualnie jakość mandatu. Kiedy były ostatnio wybory budżetów obywatelskich, to na kartach do głosowania była suma kontrolna. To znaczy wybierało się pewną liczbę budżetów, można było, już nie pamiętam, tam do 5 wybrać powiedzmy, a potem było miejsce, w którym wpisywało się, ile się tych budżetów wybrało. To znaczy nikt nie mógł dopisać w komisji wyborczej dodatkowego krzyżyka. Musiałby zetrzeć jeden z tych i w to miejsce wpisać gdzie indziej drugi. To jest jakaś metoda, żeby uchronić się od dopisywania dodatkowych krzyżyków. Ktoś musiałby podpisywać na karcie wyborczej, że tak, zagłosowałem tylko na jedną partię. Nie popełniłem błędu. No tak, a zaraz się odnoszą tacy, którzy powiedzą, że to zostawia zbyt wiele informacji w postaci charakteru pisma czy czegoś.
Ja się zgadzam, że to jest jeden ze sposobów, ale argumentów, które byśmy usłyszeli, gdyby taki sposób został zaproponowany, też łatwo sobie wiele wymyślić. Chciałbym zapytać jeszcze o tej Estonii, pan wspominał. Czy są dane na temat frekwencji w tym kraju? Ja nie znam, ale jestem przekonany, że jest wysoka. To znaczy, na pewno znacznie wyższa niż u nas, to na pewno. Dzięki temu, że mamy tą wygodę, że możemy sobie z domu, tak, głosować, tak. No ale tutaj ten czytnik trzeba mieć. No trzeba mieć czytnik, jak nie mam czytnika, to idę głosować, no trudno. To idę do punktu wyborczego. No tak, to taki półśrodek wtedy powstaje z tego, no bo to albo głosuje. Trochę różnicuje to ludzi, ja się zgadzam. Mm-hmm. Czyli na pewno wyższa niż u nas. Na pewno. W Polsce jest jedna z najniższych, dorównuje nam tylko Stany Zjednoczone. Ja mam taką uwagę, jeśli chodzi o te głosy w województwie mazowieckim. Gdzieś tam po internecie krążą różne tam sposoby, żeby oddzielić listę kandydatów od tych kratek, gdzie są oddane głosy, i także osoba licząca nie wie, czy krzyżyk jest dla kandydata X, kandydata Y czy kandydata Z. Co generalnie... Tylko jakąś liczbę przypisaną ma temu kwadratykowi. No tam sobie jest wiele różnych tego typu pomysłów. Co generalnie no, ten problem by rozwiązało, bo wiadomo, że to chodziło o jedną konkretną partię. Mówić którą, proszę nie mówić którą. I tak wszyscy wiedzą pewnie. Łatwo sprawdzić, która ma sukcesy w tamtych miejscach. Natomiast mam jeszcze jedną taką uwagę, bo tam o proporcjonalności mówimy. Jeśli chodzi o proporcjonalność liczby mandatów, rozłożenia mandatów, to nie chciałbym, znaczy nie podoba mi się to przykładanie takiej wagi do tego, w stosunku do tego, jaka jest siła głosów tych ludzi. Ponieważ jak rozłożymy mandaty 49%, 49,2%, to wszyscy mają tę samą siłę głosów. Tak naprawdę powinniśmy mówić o proporcjonalności siły głosów. O czym tam teoria Gierosławie dużo to, mówi. To prawda, ale to jeszcze trudniej wyważyć, jak się pisze ordynację wyborczą. Są badania, które mówią, że ordynacje większościowe dają lepsze rezultaty przy sile głosu niż... Nie potrafię zacytować. Większościowe po prostu dają dominację dwóch partii, period. Czytałem inne badania, ale nie potrafię powołać się na nazwiska, więc... Jeszcze jedna taka uwaga, też mówił pan tak, znaczy generalnie jest chyba takie w społeczeństwie przekonanie, że większa frekwencja to jest coś lepszego, znaczy nie wiem, to mit jakiś taki, nie wiem, jak ktoś nie wie, na kogo głosować, to lepiej nikt nie głosuje, niż głosuje na byle kogo. Tak, ja często spotykam się z taką uwagą, ale jeszcze lepiej jest, żeby dużo ludzi wiedziało. Taki wykład między innymi temu ma służyć, żeby więcej ludzi wiedziało. Dobrze, dziękujemy bardzo, bo musimy zrobić krótką przerwę, żeby wymienić kartę w kamerze. Dziękujemy bardzo.